Żeby nie było. Akumulator ma niecałe 6 V i ledwo zipie. Po prostu umarł. No, 7 małe. Czekajcie, zostawimy ten miernik na włączonym. Przepraszam, że tak, ale kręcę jedną ręką. Bierzemy jump starter. Jump starter, taka mała kosteczka. O, jedną ręką to jest masakra. Podłączamy przejściówkę. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby ją naprawdę dobrze przypiąć. Podpinamy porządnie do minusa. Podpinamy porządnie do plusa. W sumie do minusa możemy też tak. I teraz jak naciśniemy tutaj włącz i weźmiemy miernik, jeżeli się uda jedną ręką. Zobaczcie, jest 13,24. Idziemy do samochodu. Idziemy do samochodu. Posiałem kluczyki. Tym razem. A nie, dobra, są. Przepraszam za ten chaos. Pyk. Ta-da! Zapalone. Od jednego strzału. Jump starter nam tam trochę wyje, więc go po prostu odpinamy. I teraz wam pokażę drugą rzecz. Odpinamy jump starter, wyłączamy go, żeby nie miałczał. Żeby nie miałczał. Jedną ręką jest naprawdę ciężko. I nawet powiem szczerze, nie zużył za bardzo. O jedną kreskę spadł, a już zrobiłem 3 starty. Także naprawdę szacun. Jestem w szoku ciężkim. Teraz, jak weźmiemy, uwaga, nawet nie ma prądu, ratunku. No, także tak, taki teścik.